Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców marca. Tak, niewiarygodne, a jednak trzeci miesiąc nowego roku dobiega końca. Mamy już wiosnę kalendarzową, nie wiem jaka jest u Was pogoda, ale u mnie ostatnio, zresztą jak wiecie, jeżeli oglądacie mnie na bieżąco, przepiękna pogoda, słońce, ciepło, typowa wiosna. Każdy się budzi do życia z zimowego snu, ale dobra, nie o tym dzisiaj. Pokażę Wam dzisiaj kilka produktów, które zasługują na miano ulubieńca. Tak więc, żeby nie przedłużać, od razu przejdę do rzeczy, żeby ten film nie trwał zbyt długo. Jesteście ciekawi, jakie to produkty? To zapraszam do oglądania. I pierwszy produkt jest to krem do rąk 4 pory roku. Krem do rąk neutralizujący nieprzyjemne zapachy. Masło shea i ekstrakt z limonki. Ja tego kremu jeszcze nigdy nie miałam. Ogólnie wiecie, że ja kremy 4 pory roku uwielbiam. Są naprawdę świetne, dobrze nawilżają dłonie, chroją je i są bardzo wydajnymi kremami. Natomiast tego jeszcze nigdy nie miałam. Dlatego też zdecydowałam się go kupić i teraz właśnie zaczęłam go używać. Generalnie no ja nie mam problemu, że mi dłonie śmierdzą, że tak to powiem, ale zdarza się właśnie, że na przykład sprzątam, wiecie, używam wtedy jakiejś chemii i jednak te dłonie tą chemią przechodzą i ten zapach czuć. Pomimo tego, że ja zawsze po właśnie sprzątaniu takim myję ręce, kremuję je, to zawsze gdzieś tam czuć ten zapach, natomiast po użyciu tego kremu ten zapach znika. Także naprawdę neutralizuje ten nieprzyjemny zapach, ale generalnie sam w sobie jest fajny, dobrze nawilża, działa tak samo jak tamte kremy normalne, dobrze nawilża, chroni i ma przepiękny zapach limonki. Uwierzcie, słuchajcie, limonki zapach, to jest przepiękny, taki prawdziwy zapach limonki. Naprawdę, mega jest ten krem. Także naprawdę fajny. Fajnie było go przetestować. Oczywiście ja mam jeszcze całe opakowanie, bo tak jak mówię, ten produkt jest bardzo wydajny. Ma 150 ml. Jeszcze Wam przyznam, co tu jest napisane z tyłu. Jest to innowacyjna formuła kremu do rąk 4 pory roku. Zawiera Cinodor, składnik o właściwościach neutralizujących nieprzyjemne zapachy, z którymi nasze dłonie mają kontakt, między innymi podczas wykonywania prac domowych. Regularne stosowanie kremu zapewnia ochronę przed niechcianymi zapachami takimi jak na przykład czosnek, cebula, ryba, smażone potrawy, chlor czy nikotyna. Także krem naprawdę fajny. Ja go polecam 100% Wam. Kolejny produkt to jest produkt do ciała i to jest pianka do mycia. Original Source, ja już Wam ją pokazywałam wielokrotnie na moim kanale, tutaj mam zapach pomarańczy. Ona generalnie kosztuje 3 funty, ale czasem można ją dorwać na promocji, ja ją właśnie kupiłam za 1,50 funta. Także w sumie żałuję, że nie kupiłam dwóch już na zapas. No ale dobra, piankę już Wam pokazywałam, jest fenomenalna, dobrze działa, dobrze się pieni, jest 100% naturalna, bez parabenów. Do 35 pryszniców, co jest napisane, czyli do 35 użyć. Ja nigdy tego nie sprawdzałam, zawsze miałam, ale nigdy nie sprawdziłam. Intensywnie nadaje się też do golenia. Naprawdę jest fajna. Dobrze myje, pachnie. Co prawda zapach się nie utrzymuje na ciele i to jest wada. Kolejną wadą jest to, że ma takie po prostu aplikator, można powiedzieć, po prostu naciskamy i tyle, nie mamy żadnej nakrętki, nie możemy tego zablokować, więc taki produkt, jeżeli chodzi o wyjazd, już nam się nie sprawdzi, ale wtedy mamy w zanadrzu inne pianki. Natomiast zapach obłędny, na skórze się nie utrzymuje, ale w łazience, w przypadku kiedy ja mam małą łazienkę, cała łazienka pachnie tą pianką, także naprawdę super. Wypróbujcie, jeżeli macie okazję, polecam naprawdę w 100%. Dalej, mamy tutaj mgiełkę do ciała. Ja już Wam kiedyś pokazywałam mgiełkę, tylko trochę inną. Natomiast kupiłam sobie tą. To jest po prostu mgiełka, którą ja używam do pracy. I tutaj mamy jakąś mgiełkę Impulse i jest to Tropical Beach i Espresso. Słuchajcie, zapach obłędny, naprawdę. Zapach jest obłędny. Wyczuwam tu tam nutę właśnie kawy, więc to jest dla mnie po prostu super. I to ma 150 ml. Zapach, powiem Wam szczerze, że jak na mgiełkę, utrzymuje się naprawdę bardzo długo, więc jestem pod wrażeniem i zresztą jak się zaczęłam tym psikać do pracy, to potem bardzo dużo pytań się pojawiło, ale masz fajne perfumy, co to za perfum? I wiecie, ja po prostu byłam w szoku, bo to jest zwykła mgiełka za całe 2 funty.
Ale naprawdę, w przeciwieństwie do tej poprzedniej mgiełki, którą miałam, ona się utrzymuje dużo dłużej i naprawdę zapach jest obłędny. Ja zresztą takie mgiełki lubię, więc jak dla mnie bomba. Kolejne dwa produkty, też z pielęgnacji, słuchajcie. Pierwsza to jest maseczka Nivea. Tutaj jest tylko jedna część, ponieważ tu na dole jeszcze była druga część. Jeżeli oglądacie mnie na bieżąco, wiecie, że ja ją kupiłam w funciaku. Słuchajcie, po prostu byłam w funciaku, patrzę, jest maseczka z Nivea, wzięłam. Ale nie wiedziałam w ogóle, co to za maseczka, czy ona się sprawdzi, bo ja nawet nie wiedziałam, słuchajcie, że Nivea ma maseczki jakiekolwiek. To jest maseczka nawilżająca. Ona, tak jak mówię, ma jakby na dwie aplikacje starcza. I to jest maseczka typu właśnie maseczki z Isany, czyli która sama się wchłania. Więc ona ma konsystencję takiego kremu. I to takiego bardziej żelowego kremu, bym powiedziała, ale nie do końca. Ona jest tak pomiędzy żelowym kremem a kremem. Kolor ma taki zielony, zapach ma przyjemny. No i oczywiście się wchłania, tak? Ja Wam powiem, tutaj jest napisane, żeby zostawić ją na 10-15 minut, czyli taki standard. Ja ją trzymałam dłużej, bo ja zawsze maseczki trzymam dłużej, ale powiem Wam, że byłam w wielkim szoku, bo rezultat był naprawdę super. Ona tak dobrze nawilżyła moją skórę, że ja byłam w totalnym szoku, naprawdę. Ja powiedziałam, wow, to jest niemożliwe. Ale naprawdę, nawilżona moja skóra była bardzo dobrze. I tak naprawdę po samej aplikacji było widać to nawilżenie, ale dopiero na drugi dzień zauważyłam, jak ona jest naprawdę nawilżona. Także maseczka jak za funta, fenomenalna. Naprawdę fantastyczna. Jestem ciekawa, czy one w ogóle są dostępne w sklepach, w drogeriach, czy nie wiem, czy to był jakiś rzut, czy coś takiego. Nie mam pojęcia, bo pierwszy raz w ogóle wiem, że Nivea ma maseczki. Ale genialna. Jeżeli będziecie miały okazję kupić ją, kupcie ją, naprawdę super. Dalej, mamy drugą maseczkę. To jest tym razem z Garnier Skin Active i to jest sauna mask. Ja już Wam ją też pokazywałam, kiedyś sobie kupiłam też na przetestowanie w Waździe. Tutaj mamy też dwie saszetki na dwie aplikacje. To jest maseczka, która ma działać na zasadzie sauny. Ona jest maseczką, słuchajcie, oczyszczającą i moczymy twarz, nakładamy maseczkę, wykonujemy masaż i czujemy, jak ta twarz robi się ciepła. Nie gorąca, ale ciepła. I to ma być właśnie ten efekt sauny. I następnie zostawiamy na 3 minuty, a potem zmywamy i skóra jest oczyszczona. Słuchajcie, ja Wam powiem, że już to nie jest moje pierwsze opakowanie i naprawdę ta maseczka działa. Dobrze oczyszcza, nawet, słuchajcie, wągry na nosie, więc jest naprawdę super jak dla mnie. Nie, jakoś nie przesusza tej skóry, nie ma uczucia ściągnięcia, też mi nic po niej nie wyskoczyło, moja twarz nie była podrażniona. Generalnie ja jestem jak najbardziej na tak. Ona nie jest droga, bo ja ją kupuję w Waździe za funt 17, za dwie saszetki, więc myślę, że jest ok. Najważniejsze, że mnie po tej maseczce nie wysypuje. To jest sukces. Tak, to Wam pokazałam, to Wam pokazałam. Teraz Wam pokażę jeden produkt z kolorówki, w tym miesiącu tylko jeden. I jest to, słuchajcie, bronzer z Essence. Bardzo fajny, bardzo delikatny bronzer. Ja generalnie mam te bronzery z Lovely, natomiast one mi się kończą. Też ten jeden, który mam ciemniejszy, jakoś tam w tym okresie zimowym jest dla mnie za ciemny, mam wrażenie. I postanowiłam kupić sobie coś jaśniejszego, takiego lekkiego, bo ja jednak jestem dosyć dużym bladziochem i nie lubię mieć tych polików takich bardzo brązowych. Wolę bardziej efekt taki delikatniejszy. Ten bronzer jest jak najbardziej delikatny. On daje taki właśnie, nie wiem czy teraz to widać, chociaż widzę w podglądzie, że chyba jest efekt mocniejszy niż na żywo. Ale generalnie efekt jest bardzo naturalny, bardzo fajny produkt. Nie wiem ile kosztował, 2 funty, może nawet mniej, ale jak wiecie, marka Essence nie jest droga, ja markę Essence zresztą uwielbiam, także ten bronzer jest naprawdę fajny, daje taki efekt, który ja lubię, nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym zrobiła sobie jakieś plamy, także naprawdę super. I ostatni produkt, a właściwie to jest bardziej akcesorium do makijażu, to jest, słuchajcie, gąbka Real Techniques, którą znacie, ja Wam ją pokazywałam, że ją sobie kupiłam. Słuchajcie, jest to gąbka fantastyczna. Ja wcześniej używałam jakieś tam podróby, potem przerzuciłam się na Beauty Blender, teraz zdecydowałam się na Real Techniques i powiem Wam, że szczerze mówiąc, wolę Real Techniques niż Beauty Blender. Naprawdę, jest to gąbka bardzo milusia. Ona jest ogólnie mała, po nasączeniu robi się większa, przyjemna, dobrze się nią rozprowadza każdy produkt, czy korektor, czy podkład. Dobrze się ją czyści.
nie zmienia swoich kształtów, naprawdę super, bo w przypadku Beauty Blender już mi się zdarzyło kilkukrotnie, że ona zmieniała jednak potem swoje jakieś tam kształty, natomiast ta nic. Naprawdę ja nie wiem, dlaczego ja dopiero tak późno tą gąbkę odkryłam, ale jeżeli się zastanawiacie, czy kupić Real Techniques, polecam Wam ją. Wiem, że już większość osób używa tej gąbki, ale ja tak jak mówię, to jest moja pierwsza i ja jestem mega zadowolona, także polecam Wam tą gąbkę. I to by było, kochani, na tyle w dzisiejszych ulubieńcach. Jak widzicie, nie było zbyt dużo tych produktów. Tak naprawdę większość z pielęgnacji. Ale tak jak ja Wam mówiłam, ja nie lubię Wam pokazywać produktów na siłę, bo chcę, żeby film trwał nie wiadomo ile. Pokazuję Wam po prostu to, co uważam, że rzeczywiście w tym miesiącu zasługuje na miano ulubieńca. Te produkty zasługują. Dajcie mi znać, czy używałyście któryś z tych produktów, jak się u Was sprawdził. A ja już Was serdecznie zapraszam na kolejne filmy. Bardzo proszę o pozostawienie kciuka do góry, jeżeli Wam się podobało. Zostawcie również ślad po sobie w postaci komentarza, będzie mi naprawdę bardzo miło. I pamiętajcie oczywiście o śledzeniu mnie na Instagramie. Dzięki bardzo, że byliście, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa!